dzień dobry, drogie panie i panowie, gdyż ja wciąż liczę, że wy też tam jesteście. Dziś moim gościem jest kobieta piękna, kobieta wyjątkowa, Bogna Sforowska, modelka wicemis Polonia 1987, czyli tak naprawdę chwilę temu ten tytuł zdobyty, przyjaciółka marki Chroma Pharma i przedstawicielka, PR-owiec kliniki Ambroziak. Dzień dobry, Bogno. Dzień dobry, Sandro. Dzień dobry wszystkim. Jest mi niezmiernie miło, po pierwsze, poznać cię tak na żywo, bo nie miałam nigdy okazji, więc cudownie. Dziękuję za te wszystkie cudowne słowa. Myślę, że musimy się uczyć tego, żeby dziękować za dobre słowa. My, kobiety, między nami. Myślę, że to jest też bardzo istotne, żeby mówić sobie miłe rzeczy i nie tylko mówić, ale działać. Także cieszę się, że tutaj jestem. To jest mój pierwszy podcast. Czy wy słyszycie ten głos? Ja słyszę potencjał radiowczyni co najmniej, ale my dzisiaj nie o radiu i nie o mediach będziemy rozmawiać, a o pięknie. O tym, jak to piękno oswajać i przyjmować te komplementy, ale zanim je przyjmujemy, o tym, jak o nie dbać i jak korzystać z tego, co daje nam medycyna estetyczna, bo też o niej trochę porozmawiamy, ale ja... Cudowny temat, bliski, absolutnie. No właśnie, Bogno, ja nie ukrywam, że nie bez powodu wybrałam ciebie dzisiaj na moją rozmówczynię, ponieważ wiem, że tobie tematyka self-love, tak bardzo szeroko pojęta, jest bliska. Kiedy zrozumiałaś, że poczucie własnej wartości jest tym, co buduje nie tylko twoją karierę zawodową, ale też ciebie jako kobietę? W moim przypadku to, myślę, że w przypadku wielu kobiet, przychodzi niestety trochę późno. Jeszcze mówiłaś 87 rok, tak, no to dla osób, które są młode, to trzeba przypomnieć, że to były czasy komunizmu, takiej zamkniętości naszego kraju i tak naprawdę wszyscy wyglądaliśmy podobnie, mieliśmy całą masę kompleksów, ale nie mieliśmy tych kompleksów w zderzeniu z inną rzeczywistością, bo nie mieliśmy kontaktu z tą rzeczywistością, więc gdy miałam 16 lat, zaczęłam pracować jako modelka i to był dla mnie szok, ponieważ w szkole raczej to obecnie się nazywa bullying, tak? Byłam wyśmiewana, byłam gdzieś tam, może nie terroryzowana, ale na pewno nie czułam się komfortowo w tej szkole, ponieważ byłam bardzo chuda, wiesz, nieproporcjonalna, bo przychodzi taki ten wiek i myślę, że to o tym też warto mówić, gdzie młodym dziewczynkom, kiedy właśnie zmieniają się z tych takich małych dziewczynek, większe dziewczynki albo już kobietki, te, wiesz, nieproporcjonalność naszego ciała, nasza cera, jedne są już bardziej rozwinięte, jedne mniej. I wtedy o tym się nie mówiło, że nie wolno mówić złych rzeczy do siebie, natomiast po prostu źle się czułam, nie chciałam do tej szkoły chodzić i rzeczywiście te kompleksy były takie bardzo dotkliwe, wiesz, że jestem właśnie brzydka, że inne dziewczyny mają chłopaków, mają piękne formy kobiece, a ja tego nie miałam. Więc rzeczywiście były to bardzo trudne czasy dla mnie i propozycja wejścia w świat mody była totalnym szokiem. Przyznam się szczerze, że myślałam, że moi rodzice opłacili tę osobę, wiesz, żebym wyszła właśnie z tych problemów szkolnych, tak. Naprawdę. To brzmi w ogóle surrealistycznie w tej chwili, ale tak było. I te czasy, kiedy wyjechałam po raz pierwszy, to miałam bodajże 17 lat, do Mediolanu pierwszy raz i pierwszy raz za granicę w ogóle. I tam zobaczyłam pięknie ubrane dziewczyny, równie szczupłe jak ja i zaczęłam doceniać i zauważać w sobie, że może naprawdę jestem okej. Moje pierwsze zdjęcia były dla mnie szokiem, kiedy pierwszy raz ktoś mnie umalował, ubrał. I zaczęłam zauważać to bardzo stopniowo, pomalutku wierzyć w siebie, ale to zderzenie Bogna w Polsce, a Bogna za granicą, tam również czułam się gorzej. No bo nie byłam tak ubrana ładnie, bo nie miałam pieniędzy, żeby się tak ubrać. Też nie umiałam, bo gazet, wiesz, jakby nie było wtedy pewnego porównania. Były gazety niemieckie takie, wiesz, z których można było sobie coś tam szyć. Ty też tego nie pamiętasz, bo jesteś za młoda. Ale tak było, wiesz, kupowało się takie magazyny i szyło samemu. Zresztą ja szyłam, tak, no nie miałam kasy, więc szyłam sobie różne rzeczy. Też nie umiałam o siebie dbać, więc jak gdyby ten świat mody pokazał mi, to był ten pierwszy czas, kiedy zaczęłam wchodzić w ten świat piękna, zauważać w sobie to piękno, doceniać je, ale to trwało, to było długo. To wszystko, co mówisz, Bogna, brzmi jak całkiem niezły proces do przejścia i tak. Wspominasz o tym, co działo się, kiedy byłaś bardzo młoda, ale dziś, po latach kariery w branży modelingowej, też masz pewnie swoje przemyślenia co do kanonów piękna, co do tego, jak my to piękno oceniamy, postrzegamy, jak dzisiaj wyglądają modelki. Czy twoim zdaniem ta branża pod tym względem zmieniła się, czy stała się bardziej, wiesz, tolerancyjna dla tych młodych kobiet?
Myślę, że tak, dlatego że widzimy, kiedyś to piękno, pamiętaj, że musiało być takie bardzo idealne, nie było retuszu, nie było Photoshopa, prawda? My musiałyśmy naprawdę, jeżeli miałyśmy kontrakty związane z bielizną, czy właśnie z beauty, musiałyśmy być prawie idealne, bo jedynym retuszem to był pędzelek, którym retuszer, nie wiem, mógł zniwelować na przykład jakąś tam nieczystość skóry. Natomiast teraz rzeczywiście można z tego zrobić wszystko, więc a poza tym też i w tej chwili te tak jak mówisz, na przełomie tych wszystkich lat, na które patrzę, ponad 30 lat, te kanony mody, urody zmieniały się również, tak? Mm-hmm. Teraz widzimy, że czasami te kobiety są i modelki wyglądają bardzo orientalnie, bardzo inaczej, wiesz, jakby poszukuje się różnego typu urody i to jest fantastyczne, to mi się bardzo podoba, że jest ta różnorodność. Bo jak patrzysz na modelki z lat 90., te top modelki, no to one były po prostu przepiękne, to były gwiazdy, tak? Ale poza nimi była cała masa jeszcze innych modelek, prawda? Które też chciały pracować i też zarabiać, więc dobrze też, że jest bodypozytywność, wiesz, i że akceptujemy tą naszą różnorodność, że nie musimy być takie perfekcyjne, są i szczuplejsze, i takie powiedzmy w miarę normalne, można powiedzieć, ale są i też przepiękne kobiece kształty, którymi się zachwycamy i to mi się bardzo podoba. I też, że dbamy o to, że o zdrowie modelek przede wszystkim, tak? Bo mówimy o różnych problemach żywieniowych, które miały miejsce w związku z odchudzaniem się nadmiernym, z modą na bardzo, bardzo szczupłe modelki. W tej chwili jak gdyby ten procent zawartości tłuszczów w ciele modelki musi być proporcjonalny i za to odpowiadają agencje. Więc to się zmieniło bardzo i wiesz, no ja wróciłam do tego modelowania ponownie w wieku 54 lat i jest to też niesłychane, że nagle ten rynek mnie zaakceptuje tak jak jestem, jak wyglądam, wiesz, z moimi zmarszczkami, z moim już mniej elastycznym ciałem. Więc myślę, że to wszystko idzie w fantastycznym kierunku dla nas kobiet i również dla mężczyzn. Ja przedstawiłam Cię, Bogna, jako kobietę związaną też z kliniką Ambroziek i jako przyjaciela marki Chroma Pharma, bo Ty nie ukrywasz tego, za co bardzo Cię szanuję, że medycyna estetyczna jest dla Ciebie ważna i korzystasz z niej również. Powiedz mi, czy mogłybyśmy odczarować jakoś ten mit, bo jestem przekonana, że wiele kobiet, które nas teraz słuchają, albo nigdy nie korzystały, albo się boją, albo słyszały jakieś wyssane z palca historie o tym, jak to ktoś sobie coś wstrzyknął i w ogóle źle się to skończyło. Przecież to wszystko jest bujda na resorach, mówiąc kolokwialnie. Absolutnie tak. No, ale zacznę, zanim odpowiem Ci na pytanie, to powiedz mi, czy Ty, bo jesteś młodziutka, piękna, ale czy Ty na przykład, jeżeli masz jakieś potrzeby związane ze swoją urodą, czy masz jednak jakąś blokadę, żeby pójść do dobrej kliniki, no bo no, to jest ważne, tak? To musi być świetna klinika. Absolutnie nie. I muszę Ci powiedzieć, że to nie tylko w mojej prywatnej opinii ma znaczenie dla mojego wyglądu, ale też dla mojego samopoczucia takiego psychicznego, dlatego że ja mam poczucie, pracując przed kamerą przecież, że to jak ja wyglądam musi być kompatybilne z tym, jak ja się czuję z tym moim wyglądem. A mam wrażenie, że kiedy zadbam o siebie tak trochę lepiej niż samym tylko kosmetykiem czy kremem, to automatycznie działa też na moją psychikę. Ja się czuję lepiej z tym, że troszeczkę bardziej o siebie zadbałam. Odpowiadając też trochę, Bogna, na Twoje pytanie, myślę sobie, że ja nigdy nie ulegałam tym stereotypom dotyczącym branży medycyny estetycznej, bo ja zawsze szukałam. Szukałam ekspertów, szukałam lekarzy, ludzi z powołaniem do tej roboty. Poszukiwałaś też tej wiedzy, prawda? Czytałaś oczywiście na ten temat. Tak. Im wcześniej zaczniemy ten kontakt, będziemy się oswajać z tym, bo to nie jest tak, że pójdziemy w wieku 30 lat i od razu musimy się ostrzyknąć i tak dalej, natomiast właśnie ten kontakt pierwszy zaczyna się, myślę, że około tam 30 lat, jeżeli nie mamy problemów dermatologicznych, poszukujemy, rozmawiamy, pytamy. Co podkreśliłaś, co jest najważniejsze, trzeba znaleźć lekarza, który, ja mam to szczęście ogromne, że od ponad 11 lat czerpię tą wiedzę, chłonę tę wiedzę, pisząc różne artykuły, ale również będąc osobą, będąc pacjentem, który razem z tymi wszystkimi lekarzami, specjalistami pracujemy nad tym, żeby przekazać tę wiedzę jak najlepiej, ale testujemy też. W związku z tym ta wiedza, którą posiadłam jako pacjentka i klientka również kliniki, jednej z najlepszych w tym kraju, jak myślę i w Europie, ale właśnie polega to na tym, że każdy preparat czy każde urządzenie w rękach lekarza, specjalisty, który nie ma tych umiejętności, czy w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone, powoduje, że to są kłopoty i dla nas,
dla pacjentów, jak i dla lekarza, tak? Więc rozmawiajmy ze sobą, szukajmy, czytajmy na forach, dowiadujmy się, kto jest wyspecjalizowany w tym właśnie problemie, który nas dotyczy. Więc ja, wiesz, no po pierwsze, no, tak jak powiedziałam, mam 54 lata i od powiedzmy między 35-40 naprawdę zaczęłam zwracać na to uwagę i korzystać z różnych zabiegów. I zarażam tym moje koleżanki, moje znajome, również bardzo znane osoby, które wiedząc, że jestem taka otwarta, dzwonią, Bogna, powiedz, czy ty korzystałaś na przykład z tego i z tego, powiedz, jak, czy to boli, czy to działa, jaki jest skutek, czy ja mogę wyjść, bo właśnie mam plan, czy coś. Ja im to wszystko z przyjemnością opowiadam. No to Bogna, przejdźmy do konkretów, zapytam wprost, co ty sobie robisz? Co sobie robię? No więc oczywiście przede wszystkim to jest konsultacja, tak? Mhm. Czyli mam różnych swoich specjalistów w Klinice Ambrozia, którzy doradzają mi, co robić. Jeżeli to jest dermatologiczne problemy, no to dermatologiczne, natomiast z takich upiększających, to przede wszystkim, jak mój guru mówi, czyli dr Marcin Ambroziak, umiar, umiar i umiar. Panie notują teraz. Tak, umiar, umiar, umiar. No i z takich zabiegów, które na przykład są według mnie wspaniałe na dłuższy okres czasu, ale tu zaznaczam, regularność i systematyczność, tak? To są zabiegi, które możemy sobie robić w cyklu jakimś, powiedzmy co 4 tygodnie, czyli mezoterapia. Mezoterapia, która jest fantastyczna i to jest ta prewencja. I to już możesz zacząć ty, może zacząć dziewczyna, która ma 30 lat, więcej i tak dalej. Potwierdzam. No właśnie. I to są zabiegi biostymulujące, tak? Czyli one pobudzają do tego, ponieważ tracimy jak gdyby kolagen w naszej skórze, ta wiotkość jest widoczna, to jest grawitacja, naturalna rzecz, więc słuchajcie dziewczyny i kobiety, nie przejmujcie się tym, że tak jest, bo to dotyczy każdej z nas. I możemy to ostrzyknąć właśnie drobnymi takimi nakłuciami, ten preparat i tu absolutnie wspaniałą nowością jest Juvenus. Z marką, którą też jestem bardzo zaprzyjaźniona, czyli z marką Chroma, bo wiem, że jest skuteczny, tak? Regeneruje, liftinguje i efekt właściwie jest widoczny od razu. Wychodzę z tego zabiegu i jestem, wiesz, ta skóra jest napięta, nawilżona, taka glowing. To jest rewelacja. Tak. Wybacz Bogna, że wejdę ci w słowo, ale to jest bardzo ważne, bo my dzisiaj chcemy efektu instant. Boimy się tego, że rekonwalescencja, że w domu, że coś tam. Tak. Nie. Poza tym chcemy widzieć od razu, że to, na co wydaliśmy pieniądze, po co przyszliśmy, po prostu działa. Tak, no i słuchajcie, no jeżeli już jestem tutaj, to dokończę. Proszę. Czyli tak jak mówiłam, nawilża, ujędrnia, działa antyoksydacyjnie, co to znaczy, czyli oczyszczająco, neutralizująco, wszystkie te szkodliwe działanie wolnych rodników, o których dużo mówimy, to właśnie te preparaty neutralizują to wszystko, co gdzieś tam gromadzi się w naszej skórze. Okay. Pobudza kolagen do, żeby nie obumierał, żeby jeszcze dalej działał, czyli robiąc te zabiegi na przykład w cyklu trzech, czterech zabiegów, ja widziałam już taki ogromny efekt po pierwszym, czy duży efekt po pierwszym, no to po czterech tych zabiegach, co mniej więcej 4 tygodnie, to ta skóra była naprawdę promienna i napięta i chyba o to chodzi. I czy wiem, no bo to zawsze wszyscy pytają, czy boli? To wszystko zależy od naszego progu bólu, jaki jesteśmy w stanie udźwignąć. My kobiety też mamy, myślę, takie momenty, cykle, prawda? Jest coś takiego jak cykle. I rzeczywiście zauważam, że przed miesiączką na przykład rzeczywiście mamy ten próg bólu znacznie zmniejszony i wszelkie ostrzykiwania, czy to jest mezoterapia skóry twarzy, szyi, rąk, bo nie mówimy tylko o twarzy, mówimy o nasz dekolt, tak? Bo pamiętajmy, że możemy mieć pięknie zadbaną twarz, ale w moim wieku szyja i dekolt, czy dłonie zdradzą od razu mój wiek, więc nie zapominajmy o tych innych częściach naszego ciała. Wiek skądinąd piękny. Ale słuchaj, zobacz, bo chciałam właśnie pokazać ci coś. Zdejmuję okulary, kładę okulary na stole i pokazuję ci się tak, jak wygląda 54-letnia kobieta właśnie, która, jak widzisz, mam różne zmarszczki mimiczne, mam zmarszczki tutaj obok, bo od 2 lat postanowiłam sobie zrobić lekką przerwę od botoksu, aczkolwiek bardzo go lubię, tak, więc czy wypełniacze, bo jestem dość szczupła, więc to też jakby wypełniacze są też genialne, którymi możesz ten owal twarzy uzupełnić. Mhm. No i teraz nie oczekuję, że jesteś miła, nie bądź miła, powiedz, ja wyglądam na swój wiek. Owszem.
widzę tę delikatną siateczkę zmarszczek, ale to jest sexy. Ale Bogna, fajnie, że o tym mówisz, dlatego że my kobiety często popełniamy ten błąd, dwa błędy powiedziałabym. Jeden to jest to, że robimy to dla innych, a nie dla siebie i na to warto zwrócić uwagę. Absolutnie. A drugi to to, że zapominamy o tym, że przecież, i nie chcę, żeby to wybrzmiało jak truizm, ale tak jest, że przecież najpiękniejsze w nas jest to, co jest takie nasze, czyli nie chodzi o to, żeby ta twarz zmieniła swoje rysy, chodzi o to, żeby te rysy ładnie podbić, uwypuklić, pokazać. I właśnie to jest to, czyli te preparaty, o których mówię, one nie zmieniają wyglądu, proporcji czy kształtu naszego twarzy. Wyglądamy tak, jak wyglądałyśmy, tylko znacznie lepiej. Druga rzecz, o której bym chciała też powiedzieć, że my za mało ze sobą rozmawiamy, za mało jesteśmy ze sobą szczere. Gdybyśmy w ogóle wymieniały się na różne tematy, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, byłoby nam znacznie lżej i przyjemniej. I bardzo do tego zachęcam i w swoim najbliższym gronie, bo ja rozumiem i szanuję to, że pewne osoby nie chcą o tym mówić, wstydzą się. Ja akurat tego nie rozumiem, bo ja chcę się podzielić tym, tak? Ja chcę, aby innym kobietom było lepiej, aby nie bały się tego etapu, który przychodzi do każdej z nas, tak? Czyli tego, powiedzmy, tej magicznej pięćdziesiątki. Ja już ją przekroczyłam jakiś czas temu i uważam, że każdy ten etap mojego życia, trzydziestka, czterdziestka, też gdzieś się obawiałam, ale obawiałam się, bo te inne dziewczyny mi tak mówiły. A ja wchodzę w te etapy i mówię, nie, tak nie jest, tak jest zupełnie inaczej, jest fantastycznie. Ta systematyczność, ta dbałość o siebie, mówmy o tym, że ja też tak mam, to gdzie, a dlaczego, a kto jest najlepszy, to jest chyba najistotniejsze, o czym często zapominamy i nie mówimy, nie chcemy, nie wiem dlaczego. Dziewczyny, które przejdą menopauzę, zobaczą, że no, z naszym ciałem dzieją się różne rzeczy i między innymi przy problemach hormonalnych możemy mieć duży, poważny ubytek włosów. Ja to miałam. Miałam to 3 lata temu, kiedy właśnie przeszłam menopauzę i no, straciłam bardzo, bardzo dużo włosów i te ubytki były potwornie stresujące i ten stres, wiesz, się pogłębia, nakręcasz się tym i im bardziej one wypadają, tym bardziej jesteś zdenerwowana i zestresowana i one jeszcze bardziej wypadają. W związku z tym też Kroma ma właśnie genialne preparaty. To akurat muszę powiedzieć, że tak jak mezoterapia Juvenusem jest właśnie według mnie prawie że bezbolesna, to jest leciusieńki dyskomfort i nie możemy okłamywać absolutnie nikogo, ale można podać to albo takimi właśnie cieniutkimi igiełkami podskórnie lub kaniulą. Kaniula to jest taka rureczka, którą się wkłada do skóry i ona ma tam preparat znieczulający, więc tym bardziej tego nie czujemy i tych nakłuć wtedy jest mniej. I dobrze wykonany zabieg, to tak naprawdę możesz iść na kolację zaraz po tym zabiegu. Ale wracając do włosów, bo często mnie dziewczyny właśnie pytają na moich mediach społecznościowych, bo też bardzo otwarcie pokazywałam, nagrywałam, mówiłam o tym, jak o to zadbać. Przede wszystkim pamiętajmy, badania, konsultacje. Cały czas badajmy się regularnie i tą pomoc znajdziemy wszędzie, w dobrej klinice, w dobrym gabinecie. Ponieważ ja, Bogna, postrzegam Ciebie również jako ekspertkę w tej dziedzinie, już teraz wiem to na pewno, to dopytam jeszcze o takie trendy w medycynie estetycznej, bo powiedziałyśmy o mezoterapii, którą być może część naszych słuchaczek zna. Wspomniałyśmy o tym zabiegu na wypadające włosy, który mnie, przyznam szczerze, zaintrygował, ale być może są jeszcze jakieś inne, z których albo korzystałaś, albo słyszałaś o ich skuteczności? Wiesz, no, poza preparatami, którymi się wstrzykujemy, no oczywiście, wiesz, no, zarówno botoks, jak i wypełniacze są naprawdę bardzo bezpieczne, tak? Tylko podane z umiarem. I w sprawdzonym miejscu, zaznaczmy to. Oczywiście, jak gdyby Unia Europejska również to reguluje i już są rozporządzenia, za chwilę będzie ustawa w Polsce dotycząca tego, kto i gdzie może ostrzykiwać. I uwaga, to, że coś jest taniej, nie znaczy, że dobrze, wprost przeciwnie. I myślę, że to jest ważne, że to będzie uregulowane za chwilę. Druga rzecz to jest dobranie rzeczywiście takiej kliniki, z którą my się czujemy dobrze, tak? Ale czytajcie, rozmawiajcie ze sobą, bo to mówię, każdy preparat, no zresztą wzięłam tutaj, żeby... O!
słyszycie. Słyszycie? To jest właśnie Juwenus. Pokaż. No zobacz, zobacz jak to wygląda. Masz dwie igiełki, cieńsza, grubsza, no i preparat, który już jest w tym. Naprawdę jest to, po pierwsze też ładne, prawda? Tak, 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 to prawda. Nie będziemy przestraszone. Nawet tutaj trzeba przyznać, że zaintrygowało to naszego operatora, aż spojrzał, co mamy w ręce, więc jak widać mężczyzn być może też to zainteresuje. Oczywiście, że tak. Powiem Ci, że na przełomie tych 11 lat bardzo się z tego też cieszę, mężczyźni zaczynają przychodzić do nas. Myślę, że ponad 30% to są mężczyźni. I dokonują bardzo różnych zabiegów, również żeby dobrze wyglądać na twarzy, ale nie tylko. Słuchaj, jest cała masa poza tymi preparatami, o których mówiłam, są zabiegi na ciało, tak? Możemy je modelować. Słuchaj, tak naprawdę nie ma w tej chwili limitu. Wszystko, o czym wymarzysz, czego byś potrzebowała i jeszcze to jest bezpieczne, no bo dobra klinika da Ci bezpieczeństwo, tak? To jest bardzo ważne. Wspaniałych specjalistów i da Ci bezpieczeństwo. W związku z tym pamiętajmy też, że dobra klinika nigdy nie zoperuje, czy nie zrobi zabiegu komuś, kto nie jest zdrowy. Klinika wymaga od pacjenta szeregu badań wykonanych i dopiero gdy wiemy na podstawie, wiesz, całego wywiadu i wypełnionych dokumentacji i rozmowy, jeżeli pacjent jest zdrowy, może nawet takie ostrzykiwanie, wiesz, jest zadanych cała masa pytań, bo skutki uboczne są wtedy, kiedy o tym wcześniej nie myślimy. I do Was mówię, dziewczyny, żeby Was też pobudzić, zachęcić, dbajcie o siebie pod każdym możliwym względem i nie bójcie się, bo to nie jest nikt dobry, nie zmieni Waszego wyglądu, jak nie będziecie tego chciały, tak? Pokochajcie też swoje też nieperfekcyjności. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak ideał, prawda? I pokochajmy tę różnorodność, to, co nas odróżnia od innej osoby, a tylko dodajmy tą wisienkę, jak zawsze doktor właśnie Ambroziak mówi, on lubi dodawać tę wisienkę na torcie, że on wydobędzie z tej każdej kobiety to piękno, które naturalne w sobie ma. A oprócz tego zawsze mówię, że ten błysk w oku to jest to właśnie jak się czujemy, tak? Bo nie wiem, jak byśmy zadbały o siebie, jeżeli nie będziemy miały takiego pozytywnego, fajnego nastawienia do życia, radości z małych rzeczy, wiesz, średnich, większych, ludzi cudownych wokół siebie, to myślę, że to jest właśnie ta kombinacja najlepsza. To jest taka recepta, ten błysk w oku. Bogna, świętujesz walentynki? Nie należy do osób, wiesz, które na przykład nie zrugam mojego faceta, jak zapomni, ale akurat walentynki wyjeżdżam, jadę do mojego partnera, więc spotkamy się nieco później. Nie celebruję, myślę, że ja walentynki właściwie mam każdego dnia, przynajmniej tak staram się żyć, ale to też z wiekiem przychodzi, że potem każdy dzień celebrujemy. Ale myślę, że tak, to jest miła okazja do nie tylko z ukochanym, ale z samym sobą, celebrowaniem tego święta, z przyjaciółmi, z najbliższymi, z rodzicami, z dziećmi. Ja daję prezenty walentynkowe wszystkim, kogo kocham. I wiesz, jakby... Pytam tak? Dlatego, bo zastanawiam się, czy robisz sobie takie małe przyjemności, wiesz, takie niespodzianki dla samej siebie, które też myślę warto naszym słuchaczkom polecić, bo po co mamy czekać na prezent od tego faceta, jeżeli możemy zrobić to przecież same. Same, absolutnie. I dodatkowo ten prezent będzie trafiony. No, prawda? Właśnie. On będzie trafiony, bo z tymi prezentami od, przepraszam, ukochanych, to tak różnie bywa. Dlatego mówiłam, że ten kontakt z partnerem jest ważny i mu trzeba lepiej podpowiedzieć, czego pragniemy. Wiesz co, największym luksusem, jaki sobie daję bardzo często, nie tylko z okazji walentynek, to jest czas. Czyli wtedy decyduję, że tak, nie odbieram telefonu, te kilka godzin lub ten wieczór jest magiczny dla mnie, są świece, jest książka, czy teatr, czy ktoś bliski, z kim chcę spędzić czas i jakaś pielęgnacja na przykład, aby móc, nie wiem, przywieźć kremy, które mi właśnie tam sobie gdzieś ktoś doradził i wiesz, ja nie mam na to nigdy czasu. Tak. I jak wchodzę do łazienki, właśnie stworzę sobie taką piękną atmosferę celebracji tego momentu, no to wtedy wiesz, wklepuję, robię, patrzę tutaj, tak. Albo właśnie ustalam sobie, że dobra, mimo, bo wiesz, bo to strzewcy w
dziurawych butach chodzi bardzo często, więc trudno, nie mam tego czasu na wskakiwanie do super działu kosmetologii u nas, ale tak, staram się co 2 tygodnie iść do kosmetyczki też. I potem ona mi mówi, słuchaj, tu masz suchą skórę, to tutaj proszę weź ten kosmetyk i sobie tam, wiesz, tutaj powinnaś właśnie zrobić mezoterapię. I właśnie z każdym z nich ustalam sobie taki wiesz, terminarz, można powiedzieć, że raz w miesiącu robię ostrzykiwanie głowy, przemiennie preparaty i na przykład osocze, prawda, bogatopłytkowe. I myślę, że to co ci powiem na początku i wam również, że ta systematyczność, tak? I sprawmy sobie taki prezent na przykład zupełnie odjazdowy, nawet jak się boimy, albo myślałyśmy, że ten świat dermatologii jest nie dla nas, albo się bałyśmy z jakichś powodów, albo bałyśmy się, że będziemy wyglądały nienaturalnie, to spróbujmy zrobić sobie właśnie w te walentynki, albo w ogóle w tym roku taki prezent, pójdę na konsultację, zobaczę, a może błędnie myślę, że mam taką, a nie inną cerę, a może powinnam zrobić tak, a może jeszcze jakiś laser dodatkowy. Chcę dobrze wyglądać, zrobię to dla siebie i myślę, że to będzie najlepszy upominek. Ja ci bardzo dziękuję za to spotkanie w imieniu naszych słuchaczek, ale też moim. I bardzo chciałabym, żebyście zostały dziewczyny i chłopaki z tą myślą, że zdrowe, mądre podejście do medycyny estetycznej jest po prostu super, że korzystamy z niej wtedy i na tyle, na ile możemy i wtedy, kiedy możemy, a ja zachęcam was do followowania, tudzież obserwowania Bogny Swarowskiej na Instagramie, bo tam zobaczycie, że to wszystko, co ja dzisiaj powiedziałam i co powiedziała Bogna, jest po prostu prawdą. Piękna kobieta w pięknym wieku, z piękną duszą. Bogna, bardzo ci dziękuję. Dziękuję tobie, dziękuję wam. Pozdrawiam was i do zobaczenia.